Co? Zimno? Zimno. Ja oglądałem film, jak to jeździ. Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj jest niedziela i jestem zdziwiony, że w niedzielę też jest otwarte. Wiem, że jest brzydko, ale wiesz dlaczego jest piękny? Dlatego, że niektórzy wtedy spełniają marzenia. I nawet jeżeli jest brzydka pogoda, to i tak dzień, pamiętaj, musi być piękny i z uśmiechem na twarzy. I właśnie dzisiaj my zaczynamy przygodę naszą w Warszawie. A wiesz co będzie? Wiesz co się będzie działo? Wiesz co, jestem pod mega wrażeniem, zobacz. Tak jakbym był gdzieś... To nie jest mały sklep, to jest jakiś... Mega duży. Normalnie jest tutaj pan w kasie, jest kasa. Duży ten sklep. Aż normalnie szukam swojej rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobacz, patrz. Widzowie też mi mówili o hulajnogach, żeby ewentualnie wziąć hulajnogę. Miłosz nie chciał hulajnogi, że na hulajnogach też się robi świetne jakieś tam triki. A wy co oglądacie? Witam cię, Marcin. Cześć. Miło poznać. Miło. Dobra, Krzysiek, masz tutaj tak, masz klienta. Działamy. Co trzeba zrobić, żeby przygotować się? Przede wszystkim osoby początkującej dobieramy pod kątem wzrostu. To jest główne akurat kryterium. Także to, co mogę polecić tobie, Miłosz, to są rowery marki Akademii, to jest marka australijska. Rowery, bardzo fajna półka, to jest taka półka dla osób początkujących, ale kupując rower BMX już na kołach 20-calowych, to jest taka baza, to jest taka podstawa, po prostu na której będziemy sobie później ten rower rozbudowywać. Także jak wyrośniesz z tego roweru, to nie musicie kupować całego nowego roweru, tylko po prostu zmieniacie części. Nawet a, że zmienia się, tak? Że można zmieniać? Na czele z ramą kupujemy po prostu ramę dłuższą i dalej jeździmy, dalej skaczemy. Że nie ma kasku, żeby... A no właśnie, Krzysiek, ja mówisz jak tata nie ma, to jeździ w kasku. Od kolegów. Od kolegów pożyczał kask. Czyli kask jest potrzebny, Krzysiek, kask rozumiesz, tak? Kask jest potrzebny, kask jest niezbędny. Tak? Czy jak jeździmy na tych podróż? Kasia będzie jechał, ale zdejmij to futerko. Bo ci w ko... No zdejmij, w ko... Co, jak ty robisz? Co ty? Przecież się nie wtem. No w... Szalona. Mamy też zaproszone na szkółkę. Krzysiek zaprasza. Krzysiek, powiedz jeszcze raz, że zapraszasz Kasię na szkółkę. Zapraszamy Kasię na szkółkę. Kasia sobie super radzi, także może będzie instruktorką. Zrobimy odcinki Kasia, mama na tym. Na skateparku. Ale ma hamulec, widzisz? A ty mówiłeś, że nie mają hamulca. Mówiłem, a ten jest na tak. Tylny. To jest hamulec tylny, na tylne koło i tutaj linka jest na tyle długa, że możesz sobie spokojnie przekręcić kierownicą raz, później będziesz musiał po prostu ją odkręcić. Tak, Miłosz, ile ma? Dwa Winksy? Jeden tobie da. Nie, ten z Biedronki. Dobra. To jest bardzo fajny kask z tego względu, że ma cztery zestawy gąbek o różnej grubości. Czyli dobieramy sobie do obwodu swojej głowy, do rozmiaru swojej głowy, idealny rozmiar gąbki. Później jak wyrośniesz z tych gąbek, no to można po prostu zmienić je na troszkę cieńsze. Aha, dobra. Przymierzamy? Przymierzamy. Czyli na mnie też będzie pasować, czy nie? Ten akurat nie. Ten nie, bo ja mam dużą głowę po prostu. No to mamy taki... Ty też masz dużą głowę. Pokaż jak wygląda. Jak wyglądasz? Pokaż jak wygląda. I tutaj to, co ciekawego Krzysiek powiedział, to właśnie, że ci początkujący, co zaczynają, to zaczynają właśnie od tych seryjnych rowerów, które firmy gdzieś tam produkują. Natomiast ci bardziej zaawansowani, jak się nazywają ci, co jeżdżą na BMX-ach? To ci bardziej zaawansowani samemu sobie dobierają różne części i samemu montują i wtedy koszt mniej więcej wychodzi od, powiedzmy, od 4000 w górę. A taki rower, no właśnie, ja się nie spytałem, jaki tu jest koszt, ile to będzie mnie kosztować? 1859. Tak. I to jest rower z kaskiem? Czy z kaskiem, z koszulką i z wejściem na naszą szkółkę. A i jeszcze koszulka będzie, tak? Aha, okej.
Bo teraz oglądamy bluzy i co, i to jest bluza specjalnie na kciuk, tak? Tak, dokładnie. To jest taka wewnętrzna rękawiczka. Plus do tego kangurki mają jeszcze fajną rzecz, czyli idziemy na rower, mamy drobne, mamy klucze. A i tam jest suwak w ogóle. Tak, tam jest suwak, kieszeń na suwak, żeby nam ale te bombowo. Wszystkie rzeczy nie wyleciały. Czyli to jest typowo pod was, znaczy wy szyjecie, tak? Tak, my to szyjemy. Lubię kolory, zobacz sobie. Na początku myślałem, że to są jakieś handle, bo już od razu mi się przypomniało, że muszę wracać do siłowni. Ale nie, wracam. Wracam, jak wrócimy z urlopu, to wracam na siłownię. A to są różne kolorowe gripy, czyli to z boku coś się przykręca, żeby właśnie te wszystkie robić sztuczki. Ale ja tą bluzą byłem zaskoczony naprawdę, że coś takiego jest, że są typowo właśnie pod tą branżę, pod tą młodzież, która właśnie ćwiczy na rowerach, typowe koszulki. No to wygląda bombowo. Same hulajnogi. Na początku z daleka ja myślałem, że to są jakieś spinery. Od razu mi się wszystko rzuca w oczy. Patrz, ale mogliby zrobić takie spinery właśnie. Dobra, idziemy teraz. A mi to ściaśni, albo przytrzymaj chwilę. I pajajamy. Poczekaj, Milo, poczekaj. Jeszcze trafiła się godzina nauki. Właśnie jazdy na rowerze, nauka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy wejść sobie? Tak? Zapraszamy. Raz, jeszcze dobra. Zobacz, jak to wygląda. Raz, jeszcze dobra. Dobra. Nieźle, co? Zobaczymy, czy upadnie. Takie zabawy są na weselach. Na weselach. I przeważnie później tak wszyscy padają. Dobry, jeszcze wskoczył na rower i jeździ. Przecież to jest proste. Tak to każdy potrafi. Ale dobry jest, dobry. Bo jest lekki. Wziąłem nowe spodnie ze swojego sklepu. Takie fajne. Jeszcze nie wprowadziłem, no ale to nic. Dobra. I wrzuciłem kluczyk od samochodu tutaj. I nagle czuję, że mi gdzieś tam idzie. Ale okazuje się, że po prostu to jest tylko taki wywiecznik. Natomiast fajnie. Jak jest ciepło, to można sobie odpiąć. Ekstra. Wracam do Miłosza. Dobra. I teraz mamy takie zadanko, że mamy się odbić z tych nóg. Tak jakbyśmy podskakiwali. Nie wolno skręcać. A teraz jest konkurs, kto jest wolniejszy, ten wygrywa. Więc ja tutaj powinienem wystartować. To zdecydowanie. Przecież jak ja bym siadł na taki rower, to bym stał w miejscu. W takich konkurencjach jestem bardzo dobry. Myślałem, że tu jest jakieś zejście, są schody, a tutaj można normalnie w FIFA 17 sobie zagrać. O, właśnie ten! Chciałem kupić w ogóle Mortal Kombat, chyba wyszedł ze 2 miesiące temu, no ale przestałem grać. No to nic z tego. FIFA. Też ją mamy i też nie gramy. Nie gramy. Chłopaki w ogóle nie grają. Chłopaki w ogóle nie grają na konsoli, ani nie mamy komputera. Tak, ja tam już. Spocony jesteś? Pokaż. Pokaż się. Pokaż mi się. Spocony? Trening. Za tydzień? Trening tutaj jest? I przyjedziesz? Tak. Dobra, teraz ochraniacze. Ochraniacze na piszczach, tak zwane puły, czyli ochraniacz, który pozwala nam uniknąć kontuzji piszczela, które są dość bolesne. Ale tylko jeden. Co jeden? Jeden piszczel? Jeden piszczel? Nie, tylko dwa. Nie, tylko to. Tak. Nie, bo wyglądam jak cyborg. Jak cyborg? No ty wyglądasz już. Nie, ja wyglądam jak cyborg. No. Chodź, usiądziemy, będzie ci wygodniej. Tutaj? Czy możesz się przejechać? Chyba możesz. Przejedź. To trzymaj. A, i to na zewnątrz jest, tak? Na spodnie. Tak, to jest na spodnie, dokładnie. A jak już się mierzy, Miłosz mówi, że teraz to można powiedzieć, że ma prawdziwego BMX-a. A jeśli chodzi o mój wzrost, to ile mi tutaj wyszło? Kasia, ile ja mam wzrostu? 1,85 m. O, 1,85 m, no. Słuchaj, teraz mam problem.
z Marcelem, ponieważ on chce hulajnogę. Dzisiaj nie dostanie hulajnogi, ale przedstawię tobie osobę, która jest znana w środowisku hulajnóg, jak to tak? Hulajnóg. Tak, mamy Bogumiła, cześć Bogumił. Cześć. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem. Hulajnóg. Dobra, nieważne. W sumie nie zagłębiajmy się. Słuchaj, jesteś znany, powiedziano mi, że jesteś znany w tym środowisku. Tak? No tak, tak się składa, że trochę. I reprezentujesz markę Scutif. Tak. Jesteś menadżerem. Tak. To był twój pomysł, coś tak? Tak. I powiedz mi teraz tak. Jedna rzecz, która mnie zainteresowała, w zasadzie jak rozmawiałem z Bogumiłem wcześniej, to, że nie jeździ bez czego nie jeździsz? Bez kasku. I nawet mówisz, że absolutnie byłeś na jakimś wyjeździe, tak? Nie miałeś tak, kasku. Tak, zdarzyło mi się ostatnio pojechać na trip i zapomnieć kasku i nie jeździłem przez cały trip. Wiesz, gdzie się znaleźliśmy? Znaleźliśmy się pod Toruniem. Okazuje się, że ta szkółka ma obozy, prowadzi obozy. Teraz jest pierwszy turnus obozu koło Torunia, a my po prostu, jadąc do Gdańska, przejeżdżamy przez Toruń. I postanowiliśmy, że wstąpimy. I Miłosz po prostu sobie pojeździ chwilę i nauczy się nowych rzeczy. Ale wypasik, słuchaj, zobacz, jak tutaj to wygląda wszystko. Będzie na górnej sekcji. Wow, jestem pod wrażeniem. Teraz fajnie, bo Miłosz przechodzi szkolenie. Dużo się uczy. Wow. Myślałem, że wyleciał po prostu za barierki. Na pewno dużo się poduczy, nawet takie proste rzeczy, tak jak tam było w hali, to było proste rzeczy, stanie na przykład pod ścianą i w ten sposób dużo można się nauczyć. Ale tak generalnie jestem pod wrażeniem właśnie tutaj tego wszystkiego, jak to jest wszystko zorganizowane. Podobno 80 osób tutaj jest na tym turnusie. W jednym turnusie 80 osób i później następny jest też 80. Także widać, że firma pod tym kątem, będąc w tej branży tutaj, no jest mocna. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. To jest mini pizza. To jest taka mała, nie wiem, co zjem. I teraz już pojedliśmy, już jesteśmy głodni, ale słuchaj, jestem nadal pod wrażeniem. Zobacz, w sali gimnastycznej jest normalnie cała rampa. Tutaj, gdyby komuś się nudziło, piłkarzyki. O, zobacz, a tak mieszkają młodzież. U mnie Kasia, gdyby to widziała, to wiesz, co by było? Po prostu od razu. Muszę to Kasi pokazać, koniecznie. Ale zobacz, i oni tutaj sobie działają, a tam mają cały teren właśnie do jazdy. Orlik, tam jest trawa, tam jest, widzę, że stadion jakiś. Ekstra. Naprawdę mam tutaj zarąbiście. A tutaj chłopaki parkują swoje rowery. Oczywiście teraz są na wyjeździe, więc jest teraz pusto. Widzisz, że tutaj chłopak ćwiczy i uczy się sztuczek właśnie na trampolinie. I tak się uczy, na trampolinie się uczą. Rower, część tylko roweru owinięta, żeby się nikt nie skaleczył, i w ten sposób ćwiczą różne triki. To, co zauważyłem, to dużo jest kontuzji. Oczywiście, nie, pewnie to nie jest sport, gdzie jest najwięcej kontuzji, muszę to posprawdzać. Ale tutaj widzę, że po prostu co chwilę albo ktoś gdzieś tam w gipsie, albo coś się stało. Natomiast wszystko to wiedziałem wcześniej, tak? I byłem przygotowany na to. Zresztą ja wiem, że Miłosz po prostu i tak lubi takie rzeczy, więc tutaj to jest normalne. Brawo. Muszę się zastanowić, czy przyjmować dalej
te wszystkie wyzwania, bo jest tego za dużo. To jest Brzeszczot. Tu jest miłość. Patryk Gniazdka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, aczkolwiek sobie to zapisałem. Tu jest za dużo, 300 tych to będzie za dużo. Zapisałem, zobaczę, może coś pozmieniam. Zapisuję, bo może to być ciekawe, także poprzeczki to może być dla widzów ciekawe. Szymek, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, nie uważam tak. I to wszystko będzie jutro, postaram się opisać dlaczego jest ten BMX i tak dalej. Maciek Del, pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. No Miłosza marzeniem był pies, ale nie może mieć psa. Tak? Jakby ten pies po prostu został zapomniany, bo nie może mieć. Dlatego ma kolejne marzenia. Będzi, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No właśnie, tutaj się pomyliłem. No tak, drugie odnośnie psa to samo. Pozdrawiam cię, pierwsza trójka, która była najszybsza. Matio, Averix i Trzcinka. Trzymaj się, cześć. Jutro też się widzimy, to też będzie nowy piękny dzień nad morzem. Hej.